Witam serdecznie, moim gościem Sebastian Krupa, Optimedic Care Forum. Witam. Sebastian, gratulacje. Dzisiaj świetna twoja postawa, gol, ale nie ma co ukrywać, dzisiaj cała drużyna zagrała wyśmienicie, pokonujecie Ibis, niespodzianka. No tak, zależało nam na zwycięstwie w tym meczu i udało się. Trzy punkty, które dają wam tak naprawdę tutaj dalszą szansę na utrzymanie. Wierzycie w to utrzymanie? No na pewno wierzymy, bo nie przyjeżdżalibyśmy tutaj, nie gralibyśmy. Jak to jest, że wy starsi zawodnicy, nie oczywiście obrażając, potraficie tych młodych przegonić? No, dzisiaj ci młodzi też fajnie grali dosyć i nie wiem, ale jakoś może taktycznie udało nam się dzisiaj lepiej zagrać i udało się wygrać z tymi młodszymi. Jesteście zawodnikami bardzo doświadczonymi. Czy z takimi drużynami młodymi to swoje doświadczenie wykorzystujecie? No, doświadczenie to już powoli ma małe znaczenie, bo jednak siły i to wybieganie, jednak młodzi są dużo od nas lepsi w tym. No i jakoś dlatego walczymy o utrzymanie, a nie gdzieś o wyższe cele, prawda? Liga jest ciężka, ciężkie drużyny, o utrzymanie walczycie, tak jak mówisz. Co jest z tobą właśnie, bo dzisiaj jesteś, a wcześniej cię nie bywało. Może wrócisz już na stałe do naszej Suffix Ligi? No, ze względu na moje... No, ze względu na brak pracy nie zawsze mogę, jakby na zawodowe obowiązki, nie zawsze mogę brać udział w tych grach i akurat raz na jakiś czas, kiedy mam czas, to mogę tutaj przyjechać i z chęcią zagrać. Miałeś długą przerwę, ale dzisiaj bardzo dobrze komponowałeś się z tym zespołem, także chyba ta drużyna, którą grasz od lat, tak naprawdę nie zapomina się tego. No tak, my się znamy tutaj przecież już z niektórymi zawodnikami 30 lat i także na pewno jesteśmy jacyś tam zgrani, ale gdzieś tam jeszcze gramy sobie gdzieś tam, jakieś nie w ligach, tylko spotykamy się gdzieś na jakichś takich koleżeńskich gierkach, także co tydzień prawie gdzieś tam staramy się zagrać. Pojawiło się okienko w tunelu, światło w tunelu na pozostanie w Ekstraklasie. Zostaniecie? No na pewno, tak mi się wydaje. I tego życzę, dziękuję za... Dziękuję bardzo.